Mateusz Kaniowski, ze mną Denis Załęcki. Siemanko, siema, witam wszystkich. Czy dzisiaj będziesz największym zadymiarzem, jak to zazwyczaj przystało, kiedy jesteś na konferencjach? To wszystko zależy od moich rywali. Od mojego oponenta jednego i drugiego. A to nie jest... Jak to dwóch? No, Alan już raz dostał, teraz czas na Kubiszyna. Okej, i tak właśnie chyba sugeruję, że Diego dzisiaj wyłapie na konferencji? Podtrzyma to, co mówił wcześniej na wywiadzie, to dostanie. Okej, to od razu zaznaczmy, że już robimy wywiad z Don Diego i Don Diego powiedział mi, że no, spodziewa się, że będzie na konferencji się działo, że spodziewa się tego, że nie uda mu się uniknąć w żaden sposób, znaczy, że nie uda się uniknąć tej bijatyki. Może nie tyle, że jemu, bo on nie boi się tyle, że do tego dojdzie, tylko on chyba za bardzo by nie chciał, żeby tak to wyglądało. Powiem tak, też bym nie chciał, żeby doszło do jakiejś awantury. Cenię sobie swoje pięści, chcę udowodnić to, chcę, żeby do tej walki doszło w latce, bo jestem tak przygotowany, że naprawdę wejdę i po prostu wytrenię matę bardziej niż Alanem. Nie chciałem, żeby do czegoś dochodziło, ale na konferencji też nie było afer, były jakieś głupie żarciki, spoko, przyjmuję to na klatę, jest, nie przekroczył na pewnej granicy, pewnej linii, było spoko wszystko, jakieś tam żarciki, już się powtarzam, kurwa, ale później poszedł na wywiad, gdzieś w ciemnym kącie zaczął mi ubliżać od fajerów, od pedałów. Przypomnijmy, to był mój wywiad. To był twój wywiad, sam nawet aż się zdziwiłeś, co powiedziałem, no bo to niefajne były słowa. Znaczy wiesz co, nie tyle, bo tutaj bardzo często padają takie słowa, tylko mnie bardziej zdziwiło to, że znając ciebie i twój charakter, ja wiedziałem, jak ty zareagujesz na te słowa, więc pomyślałem sobie, o, to wchodzimy na nową erę konfliktu. To teraz nie każdy spojrzy, czemu mi tego nie powiedział w twarz, tylko dopiero na kamerach, na wywiadach, tam gdzie mnie nie spotka. Dlaczego? Niech to powtórzy prosto w oczy, no to pokaże, że jest charakternym chłopakiem. Jak tego nie powtórzy, to znaczy, że jest cibą. A uważasz, że gdyby wszyscy ludzie na świecie tak reagowali jak ty, to ludzie wychodzili bez zębów czy połamane czaszki? Świat byłby piękniejszy, gdyby każdy przestrzegał takich, chociaż zasad takich, jak ja przestrzegam. To by świat był piękniejszy. By nie było ubliżania, później za kamerami chodzą, się przytulają, się całują, podają sobie ręce, później idą dalej grają w kurwa w te gierki. Ja tak nie lubię, ja mówię otwarcie jak jest. Czy najprawdopodobniej dzisiaj będzie coś się działo na konfie, skoro już cię nazwał Fry i P? Tak, ja mu zadam to pytanie przy face to face, żeby to powtórzył, jak powtórzy, lub chociaż powie, że podtrzymuje to, co powiedział, to może dojść do czegoś, tak? Oj, Denis, ty to jesteś chyba urodzony pod te freak fighty. Też tak słyszałem, że odkrycie podobno. No ale co, no wchodzę w klatce, go rozpierdalam. Jeśli nie przeprosi publicznie za to, co wypowiedział na wywiadach, że jestem frajerem i pedałem, no to go skarcę drugi raz, ale po walce. On na swoim dniu medialnym zadał pytanie i ja zacząłem go dopytać w wywiadzie. To pytanie brzmiało, że to było do ciebie, czy twój tata jest atencjuszem? Więc chciałem to pytanie przekazać, chciałem dać ci odpowiedzieć. Powiem tak, w ogóle dlaczego poruszę temat mojego ojca, gdzie mój ojciec się nie wypowiada na temat ani jego, ani na kogokolwiek. Mój ojciec sobie walki nie wyszczekał, tak jak on ze mną, to jest po pierwsze. Po drugie, mój tata dostał walkę tak naprawdę, bo Hajlik mnie orał. Dostawałem po 30 telefonów dziennie od szefów, że mój tata, namów go, w końcu go po tych paru dniach go namówiłem, a naprawdę on nie chciał. On po prostu zareagował jak prawdziwy ojciec by zareagował. No słuchaj, masz syna, ktoś ci ciupie na syna, no to jesteś obok, no to go walisz w łeb, no tak jest, no to nikt jako ojciec, no to chyba nie dasz komuś pozwolić, żeby ktoś ci cisnął syna, tak? No to jest chyba taka logiczne, to jest chyba logiczne, nie? A za te słowa, no to będzie naprawdę rozliczone. Bo ja nie wpierdalam w to jego rodziców ani nic, także zobaczymy, co będzie. Czyli, że masz do niego jeszcze pretensje o tatę, oprócz tych słów, które powiedział, to jeszcze masz pretensje o to, że zahacza? No tak, no nie wiem w ogóle po co, no wiesz, on szuka na siłę atencji, szuka na siłę, nie wiem, czy drugiej walki, czy co, no ale jest taki plan, że ja go rozpierdalam w tej klatce i rozpierdalam go, zwyciężam i już więcej walk tutaj nie dostanie, wypierdala stąd. Zastanawiam się, jak ty będziesz oglądał walkę swojego taty? Nie będę oglądał, chciałbym bardzo, ale jestem za bardzo emocjonalną osobą. Podchodzę do tej walki bardzo profesjonalnie, jak nigdy dotąd. W całym życiu nigdy tak nie podszedłem profesjonalnie jak teraz do tej walki. To jest dla mnie walka o wszystko. Nie będę oglądał, będę siedział w szatni, wyciszony, muzyczka na słuchawki, tylko powiedzą mi, czy wygrał, czy nie. Pogratuluję mu zwycięstwa, bo porażka to nawet nie wchodzi w grę. I tyle, przygotowuję się do swojej walki, rozgrzewam się, wchodzę i zwyciężam. Dobra, a dasz radę? No bo wiesz, to psychicznie musi być ciężkie, że wiesz, że tam 50 metrów dalej twój tata walczy w oktagonie, ty byś chciał to zobaczyć i nie możesz. Powiem ci tak, ułożyłem sobie już to psychicznie, nastawiłem się dobrze, naprawdę ci mówię, zrobiłem taki progres psychiczny, fizyczny, wszystko, także że naprawdę zobaczysz innego mnie w klatce. No dobra, dlaczego uważasz, że twój tata na pewno wygra z Alanem? Bo mój tata po pierwsze nie boi się bić, ma bardzo dobre umiejętności, bardzo mocno bije, kondycyjnie jest również przygotowany, także Alan tutaj nie ma... Może przypadkiem wygrać. Przypadkiem. Przypadki chodzą po ludziach, także to jest jedyna opcja zwycięstwa, ale to jest przypadek.
Okej. A jeżeli chodzi o umiejętności twojego taty sparując, bo wiem, że sparowaliście razem, już kiedy gadaliśmy o tym, teraz pewnie robiliście jeszcze więcej ze sobą. My jak sparujemy, to sparujemy na 20%. Już zadawaliście na 20%, po których, wiesz, były problemy. No ale nie, no jak mogę, może ojciec z synem sparować mocno. Wiadomo, czasem ktoś chce komuś oddać mocniej, ale to jest, wiesz, bardziej dla zwały. No dobra, no jak to idzie, jak wy sparujecie razem? Jak co, jak to wygląda? W sensie, jak ci idzie na takich sparingach? Jak mi idzie? Idzie nam obydwójgu dobrze. Obydwojgu dobrze. Obu. Uczymy wszystkich, obu. Tak. Obu. Ale na tym poziomie jest tata co ty, czy jest wyżej, czy jest niżej? Tata mówi, że niżej. Na bardzo dobrym poziomie jest. No pokażę to w klatce. No to ja wiem, no ale chcę dla widzów wyciągnąć, bo słuchaj, twój tata został faworytem tego starcia. Kurs na niego jest dużo mniejszy, czyli jest, wiesz, premiowany ku zwycięstwu. A walczy z gościem, który ma mnóstwo walk, z gościem, który jest dużo młodszy. Możecie nas traktować na równym poziomie. Tak? No. Tata tak samo się ucieszył jak ty, czyli to musi być prawda. No ja zawsze mówię prawdę. No ja zastanawiam się... Nie wiem, co on będzie gadał zaraz, ale ja zawsze mówię prawdę, bo widzę. Jedyne co, to zastanawiam się nad tym, jak ty byś przeżył to, gdyby twój tata przegrał z Alanem. I ty byś musiał tego Alana spotkać gdzieś na korytarzu, przykładowo byście wpadli na siebie. A to nie, to jest sportowa walka, tak. Mój tata tutaj wychodzi do sportowej walki, widzisz. Alan też się odzywa do mojego ojca z szacunkiem. I mi się to bardzo podoba, bo mnie ubliża. To, że mój tata tam do niego podszedł coś tam mu powiedzieć na tej konferencji, no to zareagował jak prawdziwy ojciec, jak powinien się zachować ojciec. Ale tutaj nie ma jakoś super konfliktu, wiesz. Teraz z Kubiszynem jest konflikt, no bo on bije do mojego ojca, gościa nawet nie zna tak naprawdę, wiesz. Próbuję, nie wiem co ugrać, ale spokojnie. No jestem ciekawy tych waszych dymów, szczególnie jak siedzicie obaj. Właśnie tak rozmawiałem z właścicielami High League, że ochrona chyba będzie musiała być największa w historii. No, może będzie potrzebna, może nie, zobaczymy. Widziałeś ochroniarzy dzisiaj? Widziałem. To jest z 30. A inne niech będzie 50. No dobra, czyli plan jest taki, że dzisiaj się co dzieje na konferencji i potem jak mają wyglądać walki? Walka z mojej strony będzie do jednej bramki, z mojego ojca strony też. Na konferencji zobaczymy, jak będzie piłował tą swoją mordą. Czy podtrzyma to, co powiedział wcześniej na wywiadach właśnie u ciebie. Jak podtrzyma to, to będzie charakterny, a jak nie, no to będzie cipą. I tyle. I tak źle, i tak niedobrze. No. Z tego, co powiedziałeś, to i tak źle, i tak niedobrze. Nie da się z tego wybrnąć. Nie da się z tego wybrnąć. Karę go spotka i tak czy siak. A jeszcze na koniec chciałem cię zapytać, co ty sądzisz o tym konflikcie bomby z Ferrari? Bo coś ci na pewno tam świta z tyłu, gdzieś coś słyszałeś. Tak, ja ci powiem tak, ja jestem taką osobą, która nie wnika w niczyje konflikty, się nie wpierdalam, nie wypowiadam się, mam to po prostu gdzieś. Niech się kłócą, niech się biją, niech zarabiają pieniądze i tyle. Wyjebane mam na te ich aferki wszystkie. Okej, kiedyś mówiłeś mi, że fajne byłoby starcie ty z tatą na bodajże Murańskich, jeżeli dobrze pamiętam. Czy to już się pozmieniało, czy dalej takie masz jakieś plany w głowie, że to byłoby coś fajnego? Słuchaj, jeśli Mateusz z tatą by chcieli, no to jak najbardziej. Ja z Mateuszem mam kontakt. A no tak, wy lubicie się teraz. Tak, tak, nie mam nic do siebie. Życzy mi dobrze, ja mu życzę również bardzo dobrze. Kurwa, po roku treningu wygrał z Alanem, z zawodowcem. Bardzo dobrze, nie? Jesteście brothers in crime teraz. No, jesteśmy kolegami. Dzięki za wywiad, powodzenia na konferencji. Dzięki, pozdrawiam.